Wszyscy.pl. Jesteśmy bezpieczni. Borys Dzikowski otworzył ją w sposób najlepszy, jaki się dało i trudno lepiej powiedzieć dzień dobry szerszej publiczności. Uśmiech na twarzy uzasadniony. Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem. Wiesz, ile trwała ta walka dokładnie? Około 40 sekund z tego, co zdążyłem się dowiedzieć, więc jestem w niebo wzięty. Dokładnie 40 sekund i zastanawiam się, czy ten high kick, ten prawy high kick to było coś, co było przygotowane na Arkadiusza Mruka, czy to była takie wyczucie chwili, momentu, kiedy on opuścił lewą rękę? Powiem tak, generalnie, żeby przygotować się na Arkadiusza Mruka, to miałem za mało czasu, więc na rozgrzewce stwierdziliśmy, że nie będziemy nic pajacować, nic nie będziemy kombinować, tylko chcieliśmy go zastraszać. Wiedziałem, że Arkadiusz jest zawodnikiem wywodzącym się ze sportów stójkowych, więc domniemałem, że tam będzie chciał prowadzić swoją walkę. Dlatego chciałem go oszukiwać, kiwać, że niby będę wchodził po nogi, a jeżeli nadarzy się okazja, no to wystrzelić ręką lub nogą na głowę. Wystrzeliłem nogą, na szczęście doszła jego głowy i mamy to, co mamy. Była ta kiwka, o której mówiłeś, a jak patrzę w rekord, to on się prezentuje, chociaż walk mało imponująco. To jest drugie zwycięstwo przed czasem. No naprawdę robi to wrażenie. Tak, druga walka zawodowa, druga wygrana przed czasem, ale chciałbym tutaj wspomnieć, że mam 21 walk amatorskich, jeżeli chodzi o MMA i 6, jeżeli chodzi o brazylijskie jiu-jitsu, więc można powiedzieć, że nie jestem z pierwszej lepszej łapanki. Wymarzony zawodowy debiut, znaczy w KSW. Powiedz, co dalej? Na ile walk masz podpisany kontrakt? Czy od tej walki, od wyniku tej walki zależała twoja przyszłość w tej organizacji? Kontrakt na walkę miałem jeden. Na jedną walkę, przepraszam, miałem kontrakt, więc wypełniłem ten kontrakt. Mam nadzieję, że wzorowo. Teraz czekam na odzew ze strony organizacji i jeżeli będzie mi dane, to w grudniu chciałbym zawalczyć. Na grudzień zgłaszam swoją gotowość i tak naprawdę wszystko zależy od organizatorów i od Artura ze Shocker MMA, który dał mi tą szansę i chciałbym mu bardzo podziękować z tego miejsca. Bardzo możliwy bonus za knockout wieczoru na dzień dobry w KSW w debiucie. O Jezu, fajnie by było, bo moja kobieta chce lecieć na wakacje, więc wtedy wybierzemy lepszą opcję, więc mam nadzieję, że chłopaki będą dawać fajne boje, ale nikt nie znokautuje i ten bonus będę mógł zgarnąć, więc świetnie. Efektowne zakończenie walki, ale wejście też muszę. Skąd pomysł na to, żeby akurat przy takiej muzyce pojawić się dzisiaj w klatce? Jak wizualizowałem sobie debiut zawodowy, to duży nacisk kładłem na to, żeby znaleźć pioseneczkę, która będzie opisywać mnie, która będzie... Ta piosenka ciebie opisuje. Tak, jestem silny jak lew, więc dlatego z taką piosenką są tam też słowa, że... Także wiecie o tym, że nie musicie martwić się, te słowa są do moich bliskich, że jestem przygotowany na to, co się będzie działo w klatce, więc tą piosenką tak naprawdę chcę uspokoić swoich bliskich, którzy dopingują mi na miejscu i przed odbiornikami. Wspomniałeś o tym, że ewentualny bonus bardzo by urozmaicił jakieś twoje najbliższe plany, ale też trzeba przyznać, że już teraz urozmaiciłeś tym najbliższym przyjaciołom ten dzisiejszy wieczór, bo jak patrzyliśmy, widzieliśmy takie ujęcie z trybun, to szczęście było tak ogromne, że prawie pod sufit tam skakali wszyscy. No więc mam nadzieję, że i bardzo mi cieszy, że oni są szczęśliwi. Teraz będzie mi jeszcze milej, jak zgarnę ten bonus do knockout wieczoru. Pięknie, wakacyjki, wracam do treningów i lecimy dalej. To gdzie te wakacje? Nie wiem, tak naprawdę to ja nie wybieram tego, bo na te wakacje to w sumie nie chciałbym lecieć, ale jak już kobieta chce, więc jestem po walce, więc jak najbardziej w poniedziałek mogę lecieć, tydzień odpoczywam i wracam na treningi, bo w sumie jak mam marnować czas na wakacje, a nie trenować, to trochę mi głupio. Wiem, że to, co teraz powiedziałem, na pewno jej się nie spodoba. Oczywiście, że chcę lecieć ze mną na te wakacje, ale mam nadzieję, że będzie to jutro lub w poniedziałek, żebym nie musiał rezygnować z treningów. Z wieloma trenerami, zawodników, którzy debiutowali na KSW i wielu z nich mówiło, że debiut na KSW potrafi spalić mentalnie zawodnika. No w klatce pokazałeś, że ciebie nie spalił, a jakie uczucia towarzyszyły temu debiutowi? No bo to jest w Polsce największa scena, jeśli chodzi o sportowe MMA. Nie, no to w momencie telefonu nie uwierzyłem. W ogóle myślałem, że Artur sobie jaja ze mnie robi, ale z drugiej strony brzmiał tak wiarygodnie, że mówię, no chyba z takim telefonem by sobie żartów nie robił. Więc jeżeli to było już tylko sfinalizowane, to czułem generalnie mega podniecenie, mega podekscytowanie, no bo umówmy się, który zawodnik w Polsce czy na świecie nie chciałby się bić w drugiej walce zawodowej dla KSW i to nie jest żadne podlizywanie się czy tam lizanie się po dupach, tylko naprawdę, no jest to największa organizacja w Europie i cieszę się, że moje początkowe kroki mogę stawiać właśnie dla takich organizacji. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Konufry, trzymaj się, niedługo będziesz z nami. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni.